Cześć, witajcie w kolejnej serii 5 pytań i 5 szybkich odpowiedzi na te pytania. Tak się złożyło, że większość pytań dotyczy dwóch składników retinolu i witaminy C. Zacznijmy od retinolu, czyli po pierwsze robić przerwę? Jak go stosować i czy w ogóle stosować latem? O co chodzi z tym zakończeniem retinolu po sezonie jesienno-zimowym? No to jedziemy, odpowiadam. Wiele z Was ma wątpliwości, czy kończyć stosowanie retinolu z zaczynającą się wiosną i z okresem wiosenno-letnim, szczególnie że bardzo często pojawiają się informacje, że dobrze byłoby kontynuować stosowanie retinolu z mniejszym stężeniem procentowym, po to, żeby później nie budować tolerancji na retinol. No to zacznijmy sobie od tego, że przerwa w stosowaniu retinolu jest rekomendowana po to, żeby skóra Odpoczęła. I zaraz powiem, dlaczego skóra powinna odpocząć i jak wygląda to, jak skóra nie odpocznie i co się ze skórą dzieje, jak nie odpocznie. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby po intensywnym procesie e, przyspieszonej odnowy komórkowej, skóra mogła poodpoczywać, jakby się nadbudować i dopiero potem zacząć reagować na kolejne składniki. Więc to jest pierwszy powód, dla którego robimy przerwę od retinolu. To nie oznacza, że to ma być cały sezon wiosennoletni, bo bardzo często, szczególnie w przypadku yy, skór... Trądzikowych, z trądzikiem hormonalnym, retinol towarzyszy nam przez cały okres wiosennoletni, bo to działa na dany problem. Więc to nie jest tak, że my musimy zrobić przerwę. Ta przerwa jest rekomendowana i możemy sobie ustawić ją krótko w czasie, po to, żeby dać właśnie skórze odpocząć, bo w przeciwnym razie coś z nią będzie i to będzie za chwilę drugi temat do omówienia, bo to też pojawiło się w Waszych pytaniach. Kolejna kwestia, która się przy wiosenno-letnim sezonie pojawia, no to słońce. I automatycznie kontrargument. W Kalifornii jest słońce cały czas, czy w Hiszpanii jest słońce cały czas. No i co wtedy? Znowu, pamiętajmy o tym, że ta, to zapobieganie, czy właściwie ta, to zastrzeżenie do stosowania retinolu w sezonie wiosenno-letnim wynika przede wszystkim z tego, że retinol jest substancją, która reaguje w kontakcie ze słońcem. Więc albo A. Nie używamy w ogóle, albo B, używamy rzeczywiście mniejsze stężenie, rzadziej, i C, stosujemy filtr. Dlaczego jeszcze retinol i słońce niekoniecznie nam pasują? Ale to jest też automatycznie związane z kwasami, czyli z wszystkim tym, co przyspiesza odnowę, co odsłania skórę. Przyspieszona odnowa komórkowa, która się dzieje w trakcie stosowania retinolu, sprawia, że skóra na powierzchni jest delikatniejsza, jest nowsza, nie ma jeszcze w pełni wypracowanych mechanizmów obronnych, co może prowadzić do jakiegoś podrażnienia, wrażenia poparzenia skóry czy przebarwień posłonecznych, bo będzie się skóra w kontakcie ze słońcem broniła przed promieniowaniem UV. Więc owszem, wszystko możemy. Możemy stosować retinol przez 365 dni w roku. Ale zawsze używając bardzo mocnych, bardzo skutecznych jakościowo filtrów UV. I na pewno nie wtedy, kiedy zamierzamy spędzać cały dzień, na przykład, nie wiem, na plaży czy spacerując w słońcu, bardziej jeżeli po prostu funkcjonujemy normalnie idąc, nie wiem, do biura czy pracując przed komputerem, wtedy rzeczywiście nie, mam, nie widzę problemu, żeby retinol zastosować. Jeżeli zdecydujesz się na stosowanie retinolu przez cały rok, takie wskazówki, też takie zalecenia są w zestawach pielęgnacyjnych ze strony Skin Wisdom, ale też mogą być ze strony Skin Eksperta w trakcie spotkań indywidualnych, to pamiętaj proszę, żeby w momencie kiedy wyjeżdżasz na wakacje i takie wakacje, naprawdę wakacje nie tylko na słońcu, ale wakacje, które są Twoim urlopem, odstawiasz retinol na minimum tydzień przed wyjazdem. Daj skórze odpocząć to po pierwsze, po drugie nie stosujmy retinolu w trakcie mocnego mocnego wakacyjnego naszego urlopowego nasłonecznienia, bo możemy rzeczywiście ryzykować poparzenie, czy jakby reakcję foto uwrażliwiającą retinolu ze słońcem. Wystarczy, że nie dosmarujemy filtrów albo nie zmyjemy dobrze retinolu, może nam się pojawić pokrzywka, wysypka, drobne krosteczki, zaczerwienienie, wrażenie takiej spuchniętej Poparzonej skóry. E, uspokajam, że jeżeli się to zadzieje, to się to później uspokoi i skóra będzie reagowała dobrze e, i wróci do normalności. Natomiast lepiej jest dla naszego bezpieczeństwa zrobić przerwę i też nie szaleć z dużymi stężeniami, nie szaleć z dużą częstotliwością. E, Bezpiecznie jest jednak z tym retinolem podziałać w okresie mniejszego nasłonecznienia. Nie ma tu znaczenia, czy mamy skórę słowiańską, czy kalifornijską. To jest kwestia po prostu słońca i potencjalnego, potencjalnej reakcji retinolu na słońce. Albo, uwaga, zamiast retinolu w czystej postaci przerzucić się na pochodną, która jest mimo wszystko mniej reaktywna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ze skórą i słońcem. Napiszcie w komentarzach, czy odstawiacie retinol na sezon wiosenno-letni i kiedy odstawiacie. Ja podpowiem, moja wskazówka. Zwykle pozwalam swoim klientkom stosować, i skin ekspertki pozwalają wszystkie stosować retinol tak mniej więcej do końca marca, maksymalnie do połowy kwietnia. Wszystko zależy od poziomu nasłonecznienia. I myślę, że jeżeli zastanawiasz się, czy to już jest ten moment, to powoli zmniejszaj częstotliwość, wycofuj retinol z pielęgnacji, zacznij wprowadzać intensywną odbudowę bariery hydrolipidowej z intensywnym nawilżeniem. To jest dobry moment, żeby do tego się już przymierzyć i pomyśleć nad wprowadzeniem nowych składników aktywnych. Ta druga kwestia powiązana z przerwą od retinolu jest związana ze wspomnianym przeze mnie wcześniej odpoczynkiem skóry. Ten odpoczynek to tak trochę w cudzysłowie, Natomiast pojawiają się Wasze też pytania, komentarze, że skóra po długim okresie stosowania retinolu wygląda gorzej, wygląda na zmęczoną, wygląda na, na taką mocno wysuszoną. No i automatycznie jest taki sygnał, no przecież miało być lepiej. Przy długim stosowaniu retinolu, przy całym, takim regularnym, całosezonowym stosowaniu retinolu przez jesień, zimę, skóra w konsekwencji staje się w którymś momencie bardziej pergaminowa, cieńsza, e, wysuszona, w sensie odwodniona i właśnie po to robimy przerwę. Po to, żeby ona zdążyła się nadbudować, żeby ten cały proces odnowy doszedł jakby do właściwego toru i żeby mieć na powierzchni skóry tą skórę pogrubioną, znowu trochę w cudzysłowie, bo wiadomo, że stuprocentowo retinol nie pogrubia skóry, ale ta przyspieszona odnowa do tego ma dążyć, ale to jest proces, to się nie dzieje tak pstryk. Przez cały czas, kiedy stosujemy retinol, to paradoksalnie ta skóra ulega złuszczaniu, mimo że nawet możemy tego nie widzieć, więc automatycznie ulega ścieńczeniu. Dlatego na koniec sezonu skóra wygląda gorzej. Teraz trzeba zrobić przerwę, nawilżyć, odbudować barierę hydrolipidową, czyli również natłuścić. I dopiero potem, jak to wszystko dobrze zadziała. Co ważne, przerwa to jest minimum miesiąc, moim zdaniem, a nawet najchętniej dwa, wtedy dopiero można rozważyć, czy Chodzimy w, znowu w retinol w mniejsze stężenia, rzadziej, po to, żeby podtrzymać efekty i potencjalnie później nie mieć problemów z, z budowaniem tolerancji, choć zazwyczaj z mojego doświadczenia nawet brak stosowania retinolu w tym sezonie wiosenno-letnim nie powoduje później problemów na jesień-zimę, aż takich jak na początku. Skóra mimo wszystko trochę pamięta, że ten retinol był i już reaguje na niego zupełnie inaczej. A może warto rozważyć inne składniki aktywne, łagodniejsze, jak na przykład kwas laktopionowy, który też pobudza odnowę komórkową skóry, ale nie daje takiego efektu ubocznego, jak w przypadku retinolu. Więc dlatego my wiosnę lato traktujemy jako Inny okres pielęgnacyjny, bo niekoniecznie potrzebujemy retinolu w naszej skórze 365 dni w roku, bo ten proces odnowy on jeszcze trwa i jeszcze się ciągnie w czasie. To nie jest tak, że w momencie, kiedy kończymy stosowanie retinolu, nagle skóra stwierdza, że dobrze, to już nie pracuje. Tak się nie dzieje, spokojnie. Mam nadzieję, że to Wam trochę rozjaśniło już koncepcję stosowania lub niestosowania retinolu przez cały rok i dlaczego skóra wygląda gorzej po całym sezonie z retinolem. To jest naj, najzupełniej normalne. Kolejne pytanie czy wątpliwość, które się pojawiły, dotyczyły połączenia retinolu i witaminy C. Dwa silne antyoksydanty, genialne składniki. Ja wielokrotnie mówiłam, że jak retinol jest królem pielęgnacji, tak witamina C jest królową pielęgnacji. To jest mega power couple pielęgnacyjne i super jest je połączyć. Zazwyczaj rekomendacja jest taka, że retinol jest w pielęgnacji wieczornej, witamina C jest w pielęgnacji porannej. I to jest dobre rozróżnienie dlatego, że witamina C jako silny antyoksydant, który chroni naszą skórę w ciągu dnia przed wolnymi rodnikami działa sobie w ciągu dnia. Retinol swoją pracę zarówno jako antyoksydant, jak i przyspieszacz odnowy komórkowej wykonuje swoją pracę w nocy. Pojawiły się pytania, czy można połączyć retinol i witaminę C w jednym kroku pielęgnacyjnym. Ok, można. Ale wtedy to oznacza, że witamina C wędruje sobie na noc i jest wtedy stosowana na przykład witamina C i na to stosowany retinol. Można, ja bym to mimo wszystko rozdzieliła i wolę wersję rozdzieloną, ale jeżeli ktoś chce, można. Dwa, pojawiły się produkty, które łączą już w sobie retinol i witaminy C e, jako jeden produkt, czyli mamy jeden krok pielęgnacyjny, i rzeczywiście wtedy stosujemy oba, oba produkty, Przepraszam, jeden produkt z oboma składnikami w pielęgnacji wieczornej. Można, jeżeli nasza skóra toleruje taką dawkę też witaminy C, dołączyć sobie serum antyoksydacyjne z witaminą C rano albo użyć zupełnie innych składników aktywnych, peptydów albo innych antyoksydantów, czysty kwas heferulowy, resveratrol, koenzym Q10. Mamy wtedy większe możliwości dopasowania antyoksydantów do naszej pielęgnacji. I skoro jesteśmy przy witaminie C, to ostatnie pytanie związane z tym, jak zachowuje się witamina C na skórze, i to się zdarza. Mianowicie pojawił się komentarz, że jedna z osób testowała trzy produkty z witaminą C, i każdy z tych produktów pozostawiał na skórze takie wrażenie, czy nawet nie wrażenie, zapach lekko jakby spalonej skóry, czy jak samoopalacza to było bardzo niekomfortowe plus do tego wrażenie no nie wrażenie odczucie, że skóra tak jakby ta witamina C się utleniała, powodowała pomarańczowy kolor na skórze. Takie rzeczy się zdarzają, to nie jest częste, ale rzeczywiście się zdarzają najczęściej przy kwasie askorbinowym, który jest najbardziej można powiedzieć z jednej strony reaktywną wersją witaminy C na czynniki zewnętrzne. I również w kontakcie ze skórą. Zresztą, e, słuchajcie, każdy z nas, czy każda skóra może zareagować z jakimś kosmetykiem. Zdarzyło mi się to też wielokrotnie na własnej skórze, gdzie produkt, który bardzo ładnie pachniał, nie miał nic specjalnego w składzie na mojej skórze właśnie dawał efekt zjełczałej śmierdzącej ścierki i tego się nie dało używać po prostu nie nie było takiej opcji. To są kwestie nasze własne indywidualne to jest kwestia tego jaki skład ma nasz pot nasze nasze sebum jak utleniają się też na naszej skórze składniki. Myślę że rozwiązaniem tu, rozwiązania tutaj w takiej sytuacji będą dwa zamiana produktów na produkty z pochodną witaminy C i prawdopodobnie olejowa wersja albo Ascorbyl albo wersja z witaminą C Tetra będzie tą wersją, która nie będzie dawała albo nie powinna dawać tych efektów ubocznych w postaci zapachu czy koloru na skórze albo poszukanie, to nawet mam trzy rozwiązania, jeszcze jedno będzie za chwilę, poszukanie innych antyoksydantów Znowu pojawia się kwestia q 10, resveratrol, witamina E, kwas ferulowy lub wersja numer 3, witamina C stosowana wieczorem, przykryta kremem okluzyjnym. Wtedy nie mamy problemu z tą kolorystyką. Jeżeli jesteśmy w stanie zapach przetrwać przez noc, no to jesteśmy w stanie tutaj podziałać. I wtedy rano stosujemy zupełnie inne produkty, które dają nam poczucie komfortu i gwarantują, że pielęgnacja wygląda dobrze przez cały dzień i dobrze się z nią czujemy. Niezależnie od decyzji, jaką podejmiesz dotyczącą retinolu, pamiętaj, że dopasowujesz pielęgnację do swojej skóry, a nie do tego, co mówi ktoś inny o swojej pielęgnacji. Ja się dzisiaj z Tobą żegnam i z Wami wszystkimi. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!